niestety nie, ale w zeszłym roku graliśmy w tej akcji z dzieci na powodzianie. Synek ma 8 lat, ma 4. kategorię szachową, więc też tam coś próbuje. Ale najpierw chciałem tak bardzo serdecznie podziękować panu marszałkowi i Kancelarii Senatu za to, że w dniu dzisiejszym możemy się w polskim parlamencie spotkać na finale tej pięknej akcji. Chciałem bardzo serdecznie podziękować Polskiemu Związku Szachowemu, że organizuje właśnie tę akcję, że to już jest kolejna taka bardzo fajna akcja, w której bierze udział bardzo wielu szachistów, dzieci i młodzieży z terenu całej Polski. Dzisiaj to jest finał. Dzisiejszy jechali najlepsi. No szachiści, panie marszałku, więc jest się szanować. Przyjechali najlepsi z tej Polski, z tych wszystkich turniejów, więc dla was jest to na pewno duże wyróżnienie i cieszę się, że możecie dzisiaj tutaj w tym finale zagrać. Myślę, że dzisiaj rozegracie kilka wspaniałych partii, a na pewno to dzisiejszy wasz pobyt tutaj w Warszawie będzie wielkim przeżyciem, które będziecie tak naprawdę pamiętać, bo takie rzeczy się później przez wiele, wiele lat pamięta, że tu się grało, jeszcze są rodzice, bo robią zdjęcia i zawsze będzie można wracać do tych chwil, które tutaj spędzicie. A wam wszystkim życzę, żeby szachy były właśnie taką piękną przygodą waszego życia. Szachistą się jest od momentu, kiedy się nauczy grać w szachy. Kiedy się pozna ruchy i się jest do końca, bo się pamięta i w ogóle rozumie, że się gra w szachy. Czyli całe życie przed nami. Życzę wam, żeby właśnie to była taka wielka przygoda, wielka pasja. I życzę, żeby z tego grona, bo tutaj jak słyszeliśmy, są nawet mistrzowie Europy, za parę lat byli szachiści, którzy zmierzą się z panem Mateuszem i będą stawiali mu poważny opór, a być może kiedyś wygrają. Tego życzę, żeby właśnie z tego grona wyrósł przyszły mistrz Polski w szachach, co wydaje mi się jest bardzo, bardzo prawdopodobne, ponieważ tak jak powiedziałem, są tu bardzo szachiści. I mam nadzieję, że te akcje będą kontynuowane i że polski parlament będzie mógł gościć w kolejnych edycjach kolejnych uczestników tych wspaniałych imprez. Dziękuję bardzo.